Cytadeli Warszawskiej odbyło się seminarium Inspiracje Feliksa Mostowicza, towarzyszące finisarzowi wystawy obrazów artysty i wpisujące się w obchody 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu. Rodzina malarza trafiła na Daleki Wschód w 1936 roku. Artysta powrócił do Polski na Ursynów 20 lat temu. Na wystawie prace dwóch nurtów, retrospektywnego i aktualnego. W tym pierwszym są ilustracje życia kołchozowego i życia zesłańców, w tym współczesnym – rustykalne obrazy Ursynowa.